Na kanale Supercella pojawił się filmik, na którym prawdopodobnie widać nowego Brawlera. I dzisiaj sobie porozmawiamy o tym nowym Brawlerze, obejrzymy filmik, zobaczymy, co tam ciekawego z Supercell przemycił, jakieś może informacje, może czegoś się dopatrzymy. Ogólnie będzie to odcinek taki, powiedzmy, kryminalne zagadki Brawl Stars. Będzie to odcinek ze zwykłego, powiedzmy, newsa, który tam gdzieś teraz krąży po internecie, że wiecie, nowy Brawler, bo tutaj filmik Supercella. Przejdźmy do konkretów i obejrzyjmy sobie ten filmik. Zobaczcie sami. Dobra, w tym miejscu sobie spauzujemy. Przejdźmy od razu do tego momentu, który nas najbardziej interesuje, czyli jak Colt wpada do baru i tutaj pojawia się, proszę bardzo, w tym momencie pojawia się tutaj oczywiście Bull w barze, Crow i trzecia postać. Ja początkowo myślałem, że to jest Mortis, ale wnioskując i widząc to, co się dzieje w internecie, to nie jest Mortis zdecydowanie. Jest to nowy Brawler prawdopodobnie. Tutaj Supercell próbuje przemycić troszeczkę takiej informacji i tutaj Supercell chce zrobić jakąś troszeczkę burzę wśród graczy, żeby wiecie, troszeczkę podsycić całą atmosferę. No i co? Jak sami widzicie, jest to prawdopodobnie nowy Brawler. Tutaj ma wielką pałkę. Wiele osób twierdzi, że ten nowy Brawler będzie się nazywał Simon. Tego dokładnie nie wiemy, ale wiemy na pewno, że to nie jest żaden z Brawlerów, który aktualnie jest dostępny w grze. Mamy tutaj kolczyk z plusikiem. Tutaj też krążą różne informacje na temat tego, że być może będzie to postać lecząca. Szczerze powiedziawszy, moja opinia jest taka, że wydaje mi się, że to nie będzie postać lecząca. Po prostu to jest taki styl retro tego kolczyka, tak uważam. No i oczywiście baseball, więc to będzie postać prawdopodobnie na blisko. Kolejna postać na blisko. Chociaż tutaj też mógłbym co do tego się troszeczkę, powiedzmy, zastanowić. Biorąc pod uwagę, że on trzyma wielki baseball, raczej nie będzie nim rzucał, tak mi się wydaje, chociaż to byłoby dziwne rzucać baseballem, więc prawdopodobnie będzie to po prostu postać na blisko. No i też krążą plotki, że to będzie motocyklista, czyli że jego ult będzie działał na zasadzie, że on będzie wsiadał na motor. Ja osobiście uważam, że faktycznie może to być motocyklista, ale to byłoby, to w sumie by idealnie pasowało, bo mamy tutaj Bulla takiego zbira, mamy Crowa, no i tutaj oczywiście jeszcze brakuje szefa gangu, czyli motocyklisty. I być może, zazwyczaj właśnie jest tak, że szef gangu, takiego powiedzmy, ma ze sobą baseball, więc to jest taka teoria, że to być może jest taki szef gangu, tak to ja uważam osobiście, ale tego do końca nie wiem. Oczywiście tutaj co do motocyklisty, to sugeruje się tym, że on ma tutaj taką kurtkę, więc to być może właśnie może mieć jakiś związek z motocyklistą. Co do tego, czy ta postać będzie leczyła, to osobiście uważam, że nie będzie leczyła, chociaż tutaj jest ten plusik i wiele osób twierdzi, że będzie to lecząca postać, ale nie na zasadzie, że będzie on w 100% healerem, tylko będzie, wiele osób twierdzi, że to będzie częściowy healer, czyli że na przykład nie będzie cały czas leczył, tylko po prostu jego ult będzie troszeczkę leczył, coś na tej zasadzie. Welcome to Retropolis. I tutaj też różnego rodzaju spekulacje są co do tego. Być może będzie to nowa mapa, bo jak sami wiecie, już teraz w Brawl Stars, powiedzmy, troszkę hype już opadł, no i twórcy muszą coś tutaj kombinować, żeby troszeczkę podbić, tak jakby, podbić tutaj liczbę graczy. Być może wprowadzają nowe zmiany. Fajnie by było, jakby wprowadzili więcej statystyk, czyli kto ile zrobił zabójstw, ile razy zginął, jakie zadał obrażenia. To byłoby fajne. Ale sądząc po tym powiedzmy filmiku, jest szansa, że będzie po prostu jakaś nowa zadymka, jakiś nowy event związany z retro, czyli z, powiedzmy, z takim troszeczkę, wiecie, takie neonowe kolory, bar taki, być może będzie nowa mapa właśnie z barem, gdzie w środku w barze będziemy sobie walczyć między, nie wiem, jakimiś stolikami i będzie to na przykład zadymka 2 na 2, bo jak zresztą tutaj widzicie, o, proszę bardzo, jest tam jakaś zadyma, ostra się dzieje zadyma w środku.
więc być może to też jest właśnie jakieś nawiązanie do powiedzmy takiego stylu retro, do takich walk powiedzmy w barze, coś na tej zasadzie, nie wiem, może tam będziemy się krzesłami rzucać, co nie? Ewentualnie dodadzą po prostu nową mapę do showdownów, na której będziemy walczyć po prostu w barze i to byłoby moim zdaniem najbardziej rozsądne. Macie wielki bar, powiedzmy taka strefa się jakaś zmniejsza i walczymy po prostu w barze, tak? I zbieramy sobie powiedzmy power cubesy i wzmacniamy się i taka powiedzmy walka w barze. Ja bym uważał, że to by było całkiem spoko. Tak więc to tyle, jeżeli chodzi o tą krótką informację dla was. Jeżeli chcecie oczywiście więcej takich informacji na temat Brawl Stars, jakichś newsów krótkich przed odcinkiem, to oczywiście zapraszam do lajkowania i subskrybowania kanału, a teraz zapraszam was na gameplay z nowego Brawlera. Oczywiście z mojego nowego Brawlera, czyli Piperki, którą niedawno wydropiłem, nie z tego Brawlera, który ma wyjść. Spokojnie. Jak widzicie, znajdujemy się już w gierce. Oczywiście zmieniamy zadymiarza na nowo wydropioną tutaj oczywiście niedawno przeze mnie Piperkę. Zagramy sobie starcie powiedzmy na solo, żeby ją tutaj troszeczkę potestować. Jak widzicie, mam 253 skrzynki. Udało mi się w końcu je uzbierać oraz 13 dużych. Tak więc w następnym odcinku robimy mega opening, bo w ogóle zobaczcie, będę nagrywał troszkę więcej odcinków. Na pewno będzie odcinek z kupowania jakiegoś legendarnego zadymiarza, bo zobaczcie, jest super oferta. Ale póki co będę otwierał skrzynki, żeby po prostu kasy nie tracić, więc liczę na to, że zadymiarz dropnie mi ze skrzynki. Tak więc lecimy ze starciem solo. Hey ho, let's go, starcie solo, zaczynamy. Ja tutaj Piperką jestem po prostu powiedzmy noobem, więc warto byłoby tutaj sobie ją troszeczkę poskillować. Bang, 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 oczywiście ona bije tutaj na odległość. Myślę, że nie będzie aż tak źle, w końcu to jest showdownik. Mam nadzieję, że w ogóle też taka ciekawostka, Piper idealnie właśnie się wpasowuje w klimaty takiego Retropolis, tak uważam. Myślę, że ona by tutaj świetnie po prostu pasowała, co nie? Dobra, mam jakąś skrzyneczkę i kolejną, super. Ja spróbuję tutaj je złapać. Nie będzie to zbyt łatwe, ale spróbujemy. To jeden cios i jestem praktycznie martwy, bądź też martwa, jak kto woli. Dobra, goni go robot, super, ja tutaj prawie zginąłem, więc nie jest za ciekawie. No i co, co sądzicie o nowym tym patchu, który ma wyjść? W ogóle ciekawostka, też jeszcze kolejna. Niedługo kończy się sezon i być może jak oglądacie ten odcinek, to do końca sezonu zostały już dosłownie godziny. Więc być może już z nowym sezonem zostanie wprowadzony nowy patch. Może Supercell tutaj planuje dla nas jakąś supercellowską niespodziankę, co nie? Tego nie wiemy. Więc fajnie by było, jakby coś takiego zrobili. Ja tam bym się cieszył. Dobra, spróbujmy tutaj tego Mortisa może. Okej, może w ten sposób. Dobra, nie da rady. O, hello. Wow, 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 okej. Ja tutaj wolę nie walczyć za dużo, bo jednak nie ma co. Nie jestem tutaj jakimś prosem, jeżeli o to chodzi. Zresztą widać to na mojej Piperce, na której mam bardzo mały poziom. I z celowaniem też nie jest najlepiej. No i dwóch tych. Przegrana, niestety się nie udało zwyciężyć. Ale plus 5 pucharków, więc chyba nie ma tragedii, tak mi się wydaje. W sensie mam na niej niską rangę, więc mogę sobie pozwolić na takie tutaj powiedzmy rzeczy. No dobra, to lecimy z kolejną nagrodą. Może tym razem uda mi się zwyciężyć, a może nie. Trzymajcie kciuki, no bo już troszkę tutaj poprzegrywałem, więc może tym razem dam radę zwyciężyć. No i co, mam do was pytanie oczywiście. Jeżeli macie jakieś teorie na temat nowego Brawlera, czy to będzie postać na blisko, czy też na daleko i tak dalej, to piszcie w komentarzach, piszcie komentarze. Jestem ciekaw, co tam ciekawego wymyśliliście. A ja tutaj oczywiście spróbuję jak najwięcej postaci załatwić. No bo jestem ciekaw, co sądzicie, czy właśnie to będzie postać ten Brawler na blisko, czy na daleko. Jestem ciekaw waszego zdania. Jest dobrze, bo nie ginę, wiecie, jak nie ginę, to jest dobrze. Mamy bardzo fajny team, więc jest szansa tutaj na wygraną. Wy w tym czasie możecie pisać komentarze, czy w ogóle to będzie nowy Brawler, czy będzie nowa mapa. Jestem ciekaw, co nie? Jak to wszystko tutaj Supercell sobie wymyśli. Dobra, 8-5. Ja się wycofam. Dobrze jest tutaj właśnie 11-8. Ej kurde, dobry team mamy, naprawdę. Team kozaków. No, prawie. Elo, siema. Gdybym lepiej celował, to na pewno bym tutaj naszej drużynce pomógł jakoś.
Ajdź, 13 do 13. Gdybym nie zginął, mogłem wtedy nie atakować, tak prawdę powiedziawszy. Zamiast... kurde. No dobra, to ominę to miejsce. No, tak będzie lepiej, ale mamy Rose, zobaczcie. Co ta Rosa robi? Ona po prostu robi tutaj wszystkich, jak zawsze. Rosa najpotężniejszy brawler. 10 sekund, dobra. Warto byłoby nie ginąć. Okej, dobra, mamy 24. Jest dobrze i uwaga, koniec rozgrywki, mamy to. Zwycięstwo jest po naszej stronie. No oczywiście, star playerem to ja nie jestem, no wiadomo. No dobra, tak więc to tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeżeli tak, to koniecznie złapkujcie go. Napiszcie w komentarzu, co sądzicie o nowym brawlerze, który już niedługo będzie prawdopodobnie dodany i prawdopodobnie już niedługo usłyszymy o nim więcej informacji. I dajcie znać w komentarzach, czy chcecie więcej takich odcinków na temat newsów, jakichś ciekawostek, jakichś easter eggów, jakiegoś tam doszukiwania się po screenach i tak dalej. Jeżeli tak, to oczywiście łapka w górę i komentarz. Ja się z wami żegnam i to tyle w tym odcinku. Trzymajcie się, cześć!